7500 skoków z flagą Wielkiej Brytanii i Grecji. Starszy szeregowy Rafał Filus, 1700 skoków spadochronowych z flagą Włoch i Izraela. Młodszy chorąży Maciej Lamentowicz, 8300 skoków z flagą Hiszpanii i Szwajcarii. Porucznik Iwona Raczkiewicz, 1500 skoków z flagą Turcji. A ostatnim skoczkiem, którego zobaczymy, to starszy chorąży Marek Pietrzak, który oddał dotychczas 6800 skoków spadochronowych. Lider, kapitan, pilot Maciej Kopiel. A otwierają powietrzną paradę dzięki swoim smugaczom, kreślą nad naszymi głowami naszą najdroższą biało-czerwoną major pilot Piotr Błon. PDTL-M 28P Bryza locie przez tylne drzwi ładowni. Jedną z większych zalet tych samolotów jest bardzo krótki rozbieg przy starcie oraz dobieg. A nadal spisując się w roli samolotu transportowego. Części do nich są także produkowane w zakładach PZL Lokomocie w Warszawie. Tam też znajduje się na średnich odległościach, co przy zdolności lądowania na nieutwardzonych fasach startowych czyni z niego bardzo uniwersalną maszynę. Herkules pochodzi z 33. bazy lotnictwa taktycznego Powitrów Nawalne. Proszę Państwa, to 120... ...do zwalczania celów powietrznych. Amerykańską wytwórnię General Dynamics. F-16 to maszyny czwartej generacji. Samolot prowadzący pilotuje lider Orlich Tymu, kapitan pilot Dariusz Stachurski. Oni są u siebie, tu w Radomiu. Należą do 42. bazy lotnictwa szkolnego. Latałeś jako pilot pokazu. In this formation, Eagle 1, the leader, is in the center. With three aircraft each side, Eagle 2, 4 and 6 on the right, Eagle 3, 5 and 7 on the left. Speaks Capitán Zambrano Cuarto. Kręci nad nami wiązanki pilot belgijski. Obchodzi dzisiaj urodziny. Przejdzie nad nami.
prostopadły pociągnie do górki, tak. To trochę tak, jakby zapalił świeczki na swoim urodzinowym torcie. To to, że pan wygrywił tych samolotów i wyposażył je w nowe systemy uzbrojenia. Here we go in front of you. I za chwileczkę wykona trzy szybkie beczki. Ready for one, two. It's very important, it's essential to preserve. This is the lowest possible speed you can see flying the Eurofighter Typhoon. And now, once again, the great excess of power of instrument. With its Eurofighter again, 4,000 feet in a blink of an eye. And once the loop is closed, the pilot carries a new minimum radius turn. Coordination is required in order to maintain the flight path. Typhoon podchodzi do lądowania. Landing and full stop for the Eurofighter Typhoon of the Italian Flight Test Center. So, ladies and gentlemen, the end of the Typhoon display of the Italian Air Force participation here in... Z lewej strony kołuje samolot Rafale, francuski sił powietrznych, w bardzo ciekawym malowaniu. Zwracam Państwa uwagę na to malowanie samolotu. Jest to jednosilnikowy samolot, o którym za chwilę wspomnę, mianowicie Gripen, ale też o układzie Kraszki. Czyli te samoloty skonstruowane w Europie i tutaj już one są troszkę inne pożarne, przecież to na pewno nie ułatwia pilotowania samolotu. Thank you.
zmienione bardzo wczesne podejście do lądowania. Z kątem natarcia dochodzącym do 20 stopni. I tutaj muszę powiedzieć, że samolot ma większe dopuszczalne kąty natarcia niż te 20, ze względu na bezpieczeństwo i na to, że musi na pokazach być zapas tego bezpieczeństwa. Kąty są ograniczone do 20 stopni. Wtedy czeka na rodzic. Przejanie drugi. I proszę bardzo, manewr wykonaniu Benoit Planche. Lądowanie z przewrotu, czyli w górnym położeniu tej figury pilot wypuścił podwozie, wypuścił klapy, po czym przeszedł na zniżenie, tak jak Państwo widzicie w tej chwili, pięknie przy ziemi w nakazanym punkcie. Rafał, francuski sił powietrznych, Benoit Planche. Znakomity pokaz, znakomity pilot. Serdecznie gratulujemy.